W tym województwie w kolejnym miejscu, gdzie już dziękuję za bardzo sprawne wdrażanie reformy. Jak Państwo dobrze wiedzą, do 31 marca wszystkie samorządy muszą podjąć uchwałę o sieci szkół. Jest to jedna specuchwała. Wspólnie z samorządowcami przygotowaliśmy wzór takiej specuchwały. W tamtym tygodniu mieliśmy stan następujący. 98% powiatów ma takie uchwały i prawie 96% gmin. Kuratorzy wojewodowie są razem z Ministerstwem Edukacji przy samorządowcach. Ustawa nie została napisana i oddana do realizacji, ale jesteśmy przy jej realizacji. Dlatego jestem wdzięczna i wojewodzie, i kuratorowi, że właściwie byli w każdej gminie, gdzie rozstrzygali czasami różne sporne kwestie po to, żeby przekształcenie przede wszystkim służyło dzieciom. To przekształcenie ma doprowadzić między innymi do tego, aby pojawiły się mniejsze klasy, dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli, jak również jedna zmiana. Pani minister dodała także, że po raz pierwszy próbują standaryzować, określać, jakie są zasady polskiej szkoły. Po raz pierwszy próbujemy standaryzować, określać, jakie są zasady i warunki polskiej szkoły. Pokazujemy również, że zależy nam właśnie na jednozmianowości i że pod tym kątem będziemy dyskutować o subwencji oświatowej, czy też chcemy połączyć liczenie subwencji oświatowej również dla samorządów. W tej chwili ona wynika tylko i wyłącznie z przeliczenia na jednego ucznia. Chcemy związać to z oddziałem. To jest między innymi ta wartość, która jest istotna dla małych szkół. I też rozmawiamy z samorządowcami i nauczycielami o doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Do końca czerwca pokażemy Krajowy Program Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. I rzeczywiście podczas spotkań w tej chwili wybrzmiewają najczęstsze pytania o nową subwencję, o małe szkoły i oczywiście o szkoły branżowe, które stają się absolutnie kluczowe w systemie edukacji. Pracodawcy są gotowi dołożyć się do systemu, dołożyć się finansowo, chcą brać odpowiedzialność za edukację, chcą udostępniać swoje miejsca pracy po to, żeby tam odbywały się praktyki, chcą być również egzaminatorami. Piszą już z nami podstawy programowe. Oczywiście ze związkami zawodowymi pracuję od pierwszego tygodnia. Kilkadziesiąt razy się z nimi spotykałam. Oni pracują też w zespole i dokładnie wiedzą, co dzieje się podczas tych prac. To oni proponują różnego rodzaju rozwiązania. Ja zresztą wprowadziłam związki zawodowe do prawa oświatowego. Na przykład związki zawodowe są tam, gdzie jest ich miejsce, przy dyrektorze szkoły, przy tworzeniu arkusza organizacyjnego, gdzie będą dbać o nauczycieli. Jednocześnie to są kwestie dotyczące wynagrodzeń, a my z panią premier już miesiąc temu zadeklarowałyśmy, że w kwietniu pokażemy, jak podwyżka wynagrodzeń będzie wyglądała. Samorządowcy, proszę zobaczyć, zdążyli. Nie mają większych kłopotów, pokazują liczby. 98% powiatów, 96% gmin. Większość już jest gotowa do wdrażania reformy, bo w tej chwili mieli jeden etap. Dokonać przekształcenia jedną specuchwałą. I proszę Państwa, to bardzo powolne tempo, dlatego że my we wrześniu 2017 dopiero zaczynamy. Pierwsza matura będzie w 2023 roku. Żadnego systemu nie da się zmienić bardzo szybko. I tu jest właśnie ewolucja. Natomiast niecierpliwią się pracodawcy. Oni uważają, że to jest zbyt wolne tempo. Ale ja muszę pilnować przede wszystkim dzieci, ich wykształcenia po to, żeby wszystko odbywało się równomiernie, odpowiedzialnie. Podstawy programowe podpisane 14 lutego, podręczniki do końca czerwca.